Zadaniem rodzica adopcyjnego jest sprawienie, by jego nowy syn lub córka poczuli się częścią rodziny, a także częścią całej społeczności. Dla niektórych może to być jednak trudne zadanie, zwłaszcza gdy dziecko pochodzi z innego kraju. Być może mając to na uwadze, kiedy dwie rodziny z małego miasteczka adoptowały córki z dwóch różnych miast, umówiły swoje nowe dzieci na zapoznanie z przyjaciółmi. W szczególności mieli nadzieję, że pomoże to obu dziewczynkom zaklimatyzować się w swoich nowych amerykańskich domach. Ale podczas gdy dziewczynki bawiły się, jedna z matek nie mogła przestać się zastanawiać, dlaczego tak szybko stały się sobie bliskie. Miała nadzieję, że test DNA jej i jej przyjaciółki adoptowanych córek odpowie na to pytanie. Jednak wyniki tego testu były prawdziwym szokiem dla wszystkich zaangażowanych. Stacy Manny wiedziała w głębi serca, że zostanie matką dzieci zza oceanu. Nawet w młodym wieku. Zawsze pragnęła adoptować dziecko z Chin, odkąd skończyła 19 lat. Powiedziała w filmie opublikowanym na Facebooku we wrześniu 2016 roku. A w roku 2010 Stacy spełniła swoje najśmielsze marzenie. Ona i jej mąż Jim adoptowali Elizę, 4-letnią dziewczynkę z Chin. Okazało się, że para, która mieszkała zaledwie 3 km od nich, była także w procesie adopcji dziewczynki z Chin. Stacy i Jim szybko zaprzyjaźnili się z Paige i Steve'em. Po nawiązaniu więzi podczas spotkania w ich kościele dla przyszłych rodziców adopcyjnych w 2008 roku. W tym czasie Paige i Steve próbowali zostać matką i ojcem dziewczynki, która została porzucona na dworcu autobusowym. Jednak minęło 5 lat, zanim nowe dziecko Paige i Steve dotarło do nich. Kinley pojawiła się u nich w 2013 roku. Natychmiast nawiązała kontakt z Elizą. Chodzą do tej samej szkoły, do tego samego kościoła. Ich rodziny są razem. Paige powiedziała, że w listopadzie 2016 roku Stacy zaczęła zauważać jeszcze większe podobieństwo między parą. Jak wyjaśniła, nie mogła pozbyć się wrażenia, że jej córka dzieli z nową przyjaciółką coś więcej niż tylko narodowość. Co więcej, matka Stacy była nauczycielką w szkółce niedzielnej. Ona również zauważyła podobieństwo między swoją wnuczką a uczennicą. Mówiła to cały czas. Mąż Stacy, Jim, miał jednak inną perspektywę. Zachęcił swoją żonę, aby porzuciła swoje przekonanie, że te dwie dziewczynki mogą być w jakiś sposób połączone, ale instynkt pokonał wszystkie logiczne myśli, szepczące do ucha Stacy. W rezultacie ominęła męża i udała się prosto do matki Kinley. Następnie zapytała, czy mogłaby zrobić dziewczynkom test DNA, aby dowiedzieć się, czy w jakiś sposób są spokrewnione. Ale bez względu na to, jak wiele podobieństw wydawały się mieć obie dziewczynki, wszystko było przeciwko Stacy. W końcu jej córka została znaleziona w szpitalu 2 godziny drogi od dworca autobusowego Kinley. Co więcej, Chiny mają ogromną populację liczącą ponad 1 miliard ludzi. Jakie były szanse, że adoptowani mieszkańcy byli ze sobą spokrewnieni? Jednak mając to wszystko na uwadze, Paige zgodziła się pozwolić Stacy na przeprowadzenie testu DNA, mając nadzieję, że w końcu zakończy to dyskusję. Wszystkie te razy, kiedy pytała, czy dziewczynki wyglądają podobnie, nie pozostały niezauważone. Paige powiedziała: pomyślałam, że to w końcu zakończy rozmowę. Nie ma nikogo, kto uważa, że szanse na to są uzasadnione. Stacy trzymała się swoich instynktów. I w kwietniu 2015 roku pobrała wymaz z policzka każdej z dziewcząt. Następnie wysłała ich próbki DNA do laboratorium i czekała cierpliwie na wyniki. A kiedy Stacy w końcu otrzymała wyniki w sierpniu 2015 roku, ledwo mogła powstrzymać swoje podekscytowanie. Napisała nawet post na Facebooku, aby podzielić się tym, co odkryła. To zdjęcie nie jest tylko zdjęciem dwóch pięknych i bardzo szczęśliwych małych dziewczynek z Chin, które zostały połączone, ponieważ ich rodzice są najlepszymi przyjaciółmi, mieszkającymi 3 minuty drogi od drzwi do drzwi. Napisała, że to, co widzą twoje oczy, jest cudownym darem. Dalej powiedziała, że dziewczynki mają zbyt wiele podobieństw, by można było je rozróżnić. Moglibyśmy porównywać uśmiech i śmiać się, ale populacja Chin wynosi ponad 1 miliard. Więc oczywiście było to niemożliwe. Cóż, przyjaciele, nic nie jest niemożliwe. To, co wywołało szok u Stacy, to oczywiście niesamowity wynik testu. Wykazywał on 99,99% pewności, że Eliza i Kinley mają wspólnego biologicznego rodzica. A koniec postu Stacy na Facebooku odzwierciedlał tę lekturę.
Po testach DNA dowiedzieliśmy się, że nasze córki są spokrewnione. Myślę, że wszyscy patrzyliśmy tylko na szansę. Niegdyś sceptyczny mąż Stacy, Jim, powiedział ludziom, że doradcy adopcyjni rodziny również byli zagubieni, ponieważ nigdy nie zajmowali się taką sytuacją, nie wiedzieli, jak rodzice powinni powiedzieć swoim córkom. Nawet Stacy, która przez cały czas była przekonana, że dziewczynki są spokrewnione, miała trudności z przetworzeniem informacji. Zajęło jej to rok kalendarzowy, aby przejść z poziomu głowy do poziomu serca, powiedziała w wywiadzie. Ale teraz, gdy tak się stało, rodziny, a zwłaszcza ich córki, nie mogły być bardziej szczęśliwsze z powodu niesamowitego szczęścia. Jim powiedział ludziom, jak jego córka Eliza zareagowała na wiadomość, że jej najlepsza przyjaciółka jest także jej siostrą. Była dosłownie podekscytowana. Powiedział, uśmiechała się przez wiele godzin, a sama Eliza powiedziała w wywiadzie, że cieszy się z nowo odkrytej roli starszej siostry. Jestem szefową, powiedziała jak starsza siostra. Po tym niesamowitym odkryciu rodziny dziewczynek zdecydowały się, że chcą zrobić wszystko co w ich mocy, aby dwie siostry były blisko siebie. Rodziny rozważały nawet zakup działki, na której mogłyby zamieszkać obok siebie, aby dziewczynki mogły być razem. Te dziewczynki mają skarb, mają siebie, powiedziała Paige. Ich zadaniem jako rodziców jest pielęgnowanie i wspieranie tych dziewczynek, które bez wątpienia są wspaniałe. Kinley i Eliza wyrosły na piękne kobiety. Wspierały się przez te wszystkie lata. Znały się bardzo dobrze, a więź między nimi nigdy nie wygasła. Mają siebie nawzajem, dbają o siebie, jak najlepsze przyjaciółki, a zarazem najlepsze siostry. Ta historia pokazuje, że nawet najmniejsze szanse mogą się okazać prawdziwe. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy będziecie widzieli, że jest coś niemożliwe do osiągnięcia. Tak jak w przypadku Jima, który od tamtego momentu nigdy nie zwątpił w Stacy i jej instynkt. To wszystko już na dziś. Mam nadzieję, że ta niesamowita historia Wam się spodobała. Koniecznie napiszcie, co o niej myślicie w komentarzu poniżej. Zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz polubcie ten film. Zachęcam Was także do obejrzenia pozostałych filmów. Są równie ciekawe jak ten. My się słyszymy już wkrótce. Do usłyszenia.